śniadanie na bogatości, moi drodzy. No niestety, tak to wygląda. Jak się nie chce zrobić zdjęcia na Instagrama, to tak właśnie wygląda śniadanie youtubera. A tymczasem witam się z Wami, moi drodzy. Z racji tego, że w ostatnim czasie jest mnie dość mało, to postanowiłam, że może jak będę nagrywała vlogi, to dzięki temu będzie mnie trochę więcej. W każdym razie zobaczymy też, jak to wyjdzie, bo wiecie, ja nie lubię się do niczego zmuszać, więc generalnie jak nie ma energii, to nie ma filmów. I tyle. Ja już ogarnęłam twarz, jak widać. Od razu człowiek jakoś tak zdrowiej wygląda, prawda? I pomyślałam sobie, że z racji tego, że nie mogę robić żadnych takich cięższych rzeczy, no to zrobię sobie porządki w kosmetykach, w szafce z kosmetykami. Ja nie mam tego dużo, bo wy o tym wiecie. Umyję sobie pędzle i po prostu sobie dzisiaj może też zrobię jakieś takie sortowanie tych rzeczy, które mam, bo powiem Wam szczerze, że mi się zrobił straszny chaos. Wiecie, jak to jest, jak na co dzień po prostu robicie szybko makijaż, potem wszystko wrzucacie, żeby tylko nie mieć tego na wierzchu. No i się później robi przysłowiowy burdel, więc dzisiaj może teraz skorzystam z chwili i jakoś się do tego zabiorę. Dobra, może takie szybkie view na to, jak wygląda moja jedna szafka z kosmetykami. Tutaj w ogóle jest masakra. Tu tak samo i tu tak samo. No i tu jest druga szafka. Tu i tu, więc burdel totalny. Jeszcze tu powyjmowane rzeczy na wierzchu, więc pora się za to wziąć. Oprócz tego też oczywiście pędzle są brudne. W ogóle włożyłam sobie do tego fajnego pojemnika z Rimmela. Pędzle są brudne, więc pędzle też się proszą o to, żeby je umyć. No i generalnie powiem Wam, że panuje tutaj taki z lekka chaos, więc pora to ogarnąć, prawda? Prawda. A jeszcze Wam pokażę, mój tatuś mi przywiózł jabłka na jabłecznik. Będę robiła jabłecznik, bo ja lubię bardzo jabłecznik, to jest moje ulubione ciasto. No i w takich fajnych skrzyniach też mam te jabłka. Też nie chciałam za dużo, bo wiecie, bo ja tego nie zużyję wszystkiego. W każdym razie te skrzynie są fajne, takie wiecie, takie typowe skrzynie z owoców, bo właśnie później można je sobie albo pomalować na biało, tak jak mam tą jedną, albo zostawić w takim kolorze, tylko po prostu sobie je porządnie umyć. I to jest fajna rzecz też do przechowywania i też fajnie przy okazji wygląda. Dobra, postawiłam Was na statyw i teraz biorę te pędzle moje. I oczywiście teraz powiem Wam tak. Nie komentujcie tego, że wiecie, tam woda się leje i tak dalej. Leje się, ja za to płacę, trudno, niech się leje. Ja sobie zawsze jeszcze przygotowuję taki ręcznik jeden, który będę te wszystkie rzeczy, te ręczniki, które będę od razu wycierała te pędzle ze względu na to, żeby po prostu nie były tak długo mokre. Ja robię tak, że sobie nakładam na rękę szampon i po prostu biorę sobie pędzle nie po jednym, tylko robię tak i sobie tak w rękę to wmasowuję, słuchajcie. No i tak wygląda moje mycie pędzli. Bardzo wymagające zajęcie to nie jest. Nie używam żadnego specjalnego środka do mycia pędzli, chociaż mam taki taki Pro Studio Brush Shower z Freedom Makeup, ale nie używam tego i powiem Wam, że zwykły szampon, zawsze jak mam jakieś resztki szamponu, to po prostu używam i tyle, no i potem zakręcam wodę, żeby nie było. No i później sobie po prostu wycieram. Też nie daję ich w osłonki, powiem Wam szczerze, bo te pędzle, które ja używam z Sunshine Minerals, to z tymi pędzlami się w ogóle totalnie nic nie dzieje. One się nie rozczapierzają, po prostu nic się z nimi nie dzieje. Powiem Wam szczerze, że nawet pędzle z Zoe właśnie trochę gorzej zachowują niż właśnie te zwykłe pędzle z Sunshine Minerals. One są kapitalne, można je szorować, myć, ja to robię co tydzień i jest great. No dobra, jest to okazja do tego, żeby sobie pogadać. Taki vlog, wiecie, luźny. Ja sobie tutaj będę myła te pędzle. Mam nadzieję, że to nie będzie ten szum wody za bardzo przeszkadzał w tym, co będę gadać. Ale powiem Wam tak. Chciałabym też poruszyć parę takich tematów, bo wiecie, ja lubię sobie tak pogadać. I powiem Wam, że ogólnie
jest tak, że każdy z nas, kto nagrywa, zawsze jak nagrywa, to chce Wam, ludziom, którzy oglądają, potocznie zwanych widzami, obdarzać jakąś dobrą energią, tak żeby po prostu, wiecie, no, te filmy też poprawiały humor i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie zawsze tak jest, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, nawet ci ludzie, którzy nagrywają na YouTubie, też są tylko ludźmi. I w związku z tym nie zawsze jest tak, że się ma dobry humor, ale oczywiście to jest bardzo oczywiste i wszyscy niby o tym wiedzą. No ale powiem Wam, że no nie wiem, ja mam coś takiego, że z jednej strony warto przełamywać taką swoją strefę, wiecie, komfortu, tak naukowo się to nazywa, przełamywać strefę swojego komfortu i robić coś, co nie do końca może na to mamy ochotę, może nie do końca chcemy, ale co w finalnym efekcie może nam poprawić nastrój. Czasami tak to właśnie działa, ale nie zawsze. I czasem jest tak, że po prostu jak się zmusimy do czegoś, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. I dlatego ja uważam, że nie warto się zmuszać. Czasami trzeba, ale czasami jest też tak, to każdy z nas, mi się wydaje, czuje, kiedy się do czegoś możemy zmusić i kiedy nam to wyjdzie na dobre, a kiedy po prostu, jak się do tego będziemy zmuszać, to będzie coś wymuszone, będzie wyglądało daremnie, sztucznie i w ogóle bez sensu. No i ja Wam mogę tylko powiedzieć tyle, bo ja też, jak wiecie, ja Wam pokazuję dużo rzeczy, o wielu rzeczach mówię, o wielu rzeczach mówię otwarcie, ale też jest wiele tematów takich, które w moim odczuciu są dość prywatne, osobiste i ja o nich nie będę mówić, ja o nich nie rozmawiam z nikim praktycznie, nawet z lepszymi koleżankami, tylko już naprawdę z takimi mega, mega bliskimi ludźmi, a tych ludzi i tak jest bardzo mało. Ja generalnie po prostu wolę nie mówić o takich swoich osobistych rzeczach, bo ja nie lubię, jak to wszystko później się kręci wokół mnie, jak wszyscy się mnie będą dopytywać, co i jak się czujesz i tak dalej. Więc miło jest to, kiedy po prostu ktoś mi życzy dużo zdrowia, ale ja nie lubię za bardzo się na tym rozwodzić. Ale powiem Wam tylko tyle, że ja ostatnimi czasy właśnie za bardzo nie miałam siły i za bardzo nie miałam energii do nagrywania, dlatego ostatnio tych filmów na moim kanale jest mniej, jak myślę, nikt nie miał problemu się spostrzec. Ja z tym na przykład nie mam problemu, bo ja po prostu uważam, że no tak jak wiecie, jak człowiek jest chory, kiedy się źle czuje, to nie wiem, bierze urlop z pracy albo jeżeli wymaga tego jego zdrowie, to idzie na zwolnienie lekarskie. Tak samo jest z nagrywaniem na YouTubie, bo to jest też praca jak każda inna, może trochę bardziej wynikająca z pasji i z tego, że się robi to, co się lubi, ale tak czy siak, no, też jest to praca i aby ją wykonywać dobrze, to też trzeba, może nie tyle, że mieć humor, bo wiecie, gdybyśmy mieli do pracy chodzić mając humor lub go nie mając, no to myślę, że chodzilibyśmy dość rzadko do niej. Ale wiecie, o co mi chodzi, że trzeba mieć zdrowie do tego, zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. No i po prostu wtedy odpuścić sobie pewne tematy, odpuścić sobie pewne rzeczy i skupić się właśnie na swoim zdrowiu i doprowadzeniu się do ładu i składu, żeby później móc wrócić do rzeczy, które się kocha, lubi i szanuje i po prostu je robić. Ktoś teraz sobie pomyśli, Boże, zaś jakieś kurna mądrości z kapelusza wzięte. Słuchajcie, no może są to rzeczy oczywiste, nie wiem, może są to rzeczy nudne, trudno mi powiedzieć. W każdym razie ja ogólnie postanowiłam, że Wam co nieco powiem, bo myślę, że jak ja tutaj nagrywam dla Was, razem tutaj tworzymy ten kanał, to kilka słów takiego wyjaśnienia dotyczącego mojej obecności, troszeczkę mniejszego zaangażowania. Pomyślałam, że może nie, że jest to mój obowiązek, natomiast pomyślałam, że po prostu to nieco mogę Wam wspomnieć. Więc nie pytajcie się mnie w komentarzach, co mi jest i tak dalej, na co jestem chora, bla bla bla, bo po prostu ja nie będę o tym mówić w ogóle, nie będę o tym mówić na YouTubie. Tak samo jak nie mówię o tym w ogóle żadnym koleżankom i tak dalej. Są nieliczne osoby, które o tym wiedzą i nie wynika to z tego, że ja nie mam do kogoś zaufania, czy że kogoś nie lubię, czy że kogoś lubię bardziej lub mniej. Po prostu są to, ja jestem taka, że
wbrew temu, że jestem osobą no, w pewnym sensie publiczną i wbrew temu, że mogę sprawiać wrażenie takiej osoby, która jest bardzo otwarta, która daje się dość blisko poznać, to mimo to są pewne rzeczy, o których nikomu nie powiem, z nikim tych tematów nie poruszę i po prostu nie. Tyle, jeżeli chodzi o te moje mądrości życiowe i wytłumaczenia. I jeszcze teraz poruszę jeden temat, bo powiem wam, że nie wiem jak wy macie, jako z punktu widzenia widza, bo jak wiecie, no to, że ja tworzę w internecie, to to jest jedno, a druga kwestia jest taka, że ja też jestem widzem. I powiem wam szczerze, że ja jakoś, no nie wiem, ale nie żebym potępiała, broń Boże, kogoś za to, bo twierdzę, że każdy robi to, co lubi i to też, co lubią jego widzowie. Natomiast powiem wam, że jak zaczyna się grudzień, to ja po prostu jestem cała chora, ponieważ chora oczywiście w cudzysłowie, ponieważ ja po prostu nie mogę zdzierżyć tego, że na całym, no na wszystkich subskrypcjach po prostu, że cały czas się przewija temat vlogmasów, po prostu masakra. Ja nie jestem w stanie po prostu tego znieść. Wiem o tym, że mogę sobie przecież tego nie włączać i tak dalej, ale jest tak biednie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju filmy, bo wszyscy nagrywają vlogmasy. I ja jedyne vlogmasy, które oglądam, to są vlogmasy Alicji z kanału Alice Vlog Channel i Glam Pauli. No i jeszcze ostatnio znalazłam też jedną osobę, którą zaczęłam oglądać. Ona się nazywa na YouTubie Nicoletta P. I też nie oglądam wszystkich jej... Aha, sorry, jeszcze oglądam vlogmasy Glam Rodzinki, czyli Laury Ogrodowczyk i jej rodziny. Bardzo ich lubię, już kiedyś wam wspominałam w jednym z vlogów, że wam po prostu polecam ten kanał ze względu na to, że po prostu bardzo fajna, pozytywna rodzina. Ja ogólnie sama mam duży sentyment do w ogóle spraw takich rodzinkowych. Ja bardzo lubię i szanuję ludzi, którzy też są tacy sfokusowani na rodzinie. No i to są w zasadzie wszystkie vlogmasy, które ja oglądam. Reszty no nie jestem w stanie oglądać, bo po prostu, no nie wiem, albo te filmiki są robione na przykład tak na strasznie na odczepnego, żeby tylko po prostu wstawić vlogmasa, bo kurde, obiecałem, że wstawię, że będę wstawiał codziennie filmy i te filmy ani nie są do końca, ja nie, broń Boże, nie mówię o tym, że nie są ciekawe, bo ja wiem, że codziennie u nikogo z nas się nie dzieją jakieś super, hiper ciekawe rzeczy, ale mi bardziej chodzi o to, że na przykład u Alicji jest tak, że pomimo tego, że też prowadzą z Emilem normalne życie, i też wiadomo, nie zawsze tam się dzieje coś jakiegoś super, mega ciekawego i atrakcyjnego z punktu widzenia widza, no to Alicja przykłada ogromną wagę do tego, żeby te filmy były fajnie zmontowane. Alicja przykłada wagę do tego, żeby one były dobrej jakości. I to wszystko jakoś tak razem ze sobą sprawia, że ja po prostu każdego dnia czekam na te vlogi od Alicji i ja w ogóle ją traktuję jak taką bardzo bliską koleżankę, bo też znamy się osobiście, może nie aż tak bardzo, ale jakoś tak po prostu wiecie, o co chodzi. Oglądam to z taką wielką chęcią, tak jak bym chciała po prostu zobaczyć, co słychać u moich bardzo dobrych znajomych. I to jest fajne, a reszta to jest taka żenada trochę, wiecie, nie chcę nikogo obrażać, ale serio, jak dla mnie, jak ktoś wie, że nie będzie mógł poświęcić na to czasu i nie dlatego, żeby coś robić ekscytującego, ale żeby to fajnie zmontować, żeby to jakoś fajnie pokazać, no to naprawdę uważam, że pokora nakazuje po prostu dać sobie spokój z takimi rzeczami i tego nie robić, no bo robienie tego na siłę i byle jak to jest po prostu bez sensu. Dobra, a więc wszystkie pędzle umyte i obsuszone ręcznikiem i tutaj dałam je na parapet, żeby sobie swobodnie schły. Tutaj pojemniczek też z pędli umyty i już wyczyszczony w środku. No i teraz ja się wzięłam, słuchajcie, za te wszystkie moje tematy, które się znajdują w mojej bajzel szafce, w której po prostu jest wszystko. Już tutaj wyczyściłam ten pojemnik, gdzie są podkłady. Jak widzicie, nie mam tego zbyt wiele. No i teraz się biorę za ten pojemnik kolejny, w którym mam po prostu wszystko już. Róże, bronzery, rozświetlacze, produkty, które są do twarzy w kremie, ale ogólnie no wszystko, co jest do makijażu twarzy, tak do konturowania. Tutaj mam statyw postawione, żeby was zaraz postawić, żeby mi było swobodnie to wszystko robić.
another year over, but it's another one gone. It's time to reflect upon all said and done. I'll be missing you, darling, this Christmas day. I wish I were close to you, but I'm miles away. For me Christmas is nothing. A więc, moi drodzy, w mojej szafce jednej i drugiej posprzątane. Powiem wam, że tyle rzeczy odłożyłam do mojej siostry. Tutaj mam na tej półce mam pielęgnację, jakieś tam perfumy, tutaj mam cienie. Tutaj mam ogólnie rzeczy takie do włosów, tam mam z tyłu konturówki, kredki, tutaj mam paletki, te, które używam, a tutaj na dole mam rzeczy do włosów, jakiś tam jeden krem i pudełko z takimi dodatkowymi rzeczami, więc i tutaj na górze mam ogólnie ręczniki, muszę tylko jeszcze kolorami je poukładać, bo mam na tym punkcie pierdolca. No i tutaj mam, tak jak mówiłam, wszystkie rzeczy do twarzy, tutaj mam podkłady, bazy rozświetlacze, tutaj mam różne próbki, takie rzeczy, tutaj mam jakieś tam kolczyki, gumki, pierdoły, no i tutaj na dole suszarka, prostownica, także tak to wygląda i ogólnie nie ma jakiegoś wielkiego instagramowego szału. A teraz, moi drodzy, idę odgrzać obiad. Dzisiejszy obiad. Kurczaczek, kluseczki i tak zwana na Śląsku modro kapusta. Więc zajadamy. Kto to jest? Ania. Ania? Pokaż Anię. Piękna ta Ania. Bardzo. Nie? Jak fełnie pielęś. Śliczna? Strażacka.